seminaria. Czasami organizował wyjścia do Krajowej Rady Etyki Mediów na przykład. I moi koledzy studenci po prostu stali przy jednym stoliku wszyscy razem. Młodzi ludzie szukają nowych pasji, nowych zainteresowań, nowych ciekawych doznań, przygód, ludzi i poprzez te warsztaty chcieliśmy sprawić, by ci nasi właśnie młodzi mieszkańcy, bo głównie w Orkiestrze Świątecznej Pomocy biorą udział młodzi ludzie, to ich szlachetne serce motywuje do tego, by pomagać innym, w tym wypadku Orkiestrze Świątecznej Pomocy i szpitalom w Polsce. Chcieliśmy, by ci ludzie po prostu spotkali się z ciekawymi gośćmi. Jedną z takich przygód z czymś innym, nieznanym, była przygoda z telewizją. Tutaj pomyśleliśmy od razu, przyszło nam do głowy, by zgłosić się do Białej Podlaskiej, Biała Podlaska TV. Jest to telewizja, na którą zawsze w ramach najróżniejszych akcji charytatywnych do tej pory mogliśmy liczyć. Dlatego korzystając z osobistej znajomości poprzez wieloletnią współpracę, zgłosiłem się właśnie do waszej telewizji, byście poprowadzili jako jedni z ciekawych gości te właśnie warsztaty z młodzieżą. Widziałem po twarzach tych młodych ludzi, że byli naprawdę niesamowicie zainteresowani tą dziedziną pracy, tą dziedziną zainteresowań i spełniania swoich pasji, jaką wasza ekipa wypełnia na co dzień. I w tej chwili jestem pewien, że warto było was poprosić o pomoc. Cieszę się, że te warsztaty się odbyły. Odbywały się one w hotelu Hesperus dzięki przychylności państwa Kulików, którzy są właścicielami tego obiektu. Po przerwie Kornelia Wróblewska z telewizji Polsat. Będzie to kontynuacja tego, co zaczęła Biała Podlaska TV. A żeby ten właśnie program telewizyjny bardziej móc jeszcze doprecyzować, powiedzieć coś, o czym nie wspominaliście panowie podczas swoich warsztatów i żeby dać możliwość spojrzenia młodzieży właśnie na różne telewizje, na różnych ludzi pracujących na różnych szczeblach telewizji. Tak więc dziękuję serdecznie jeszcze raz w imieniu młodzieży. Przede wszystkim dzięki temu, że młodzież mogła wysłuchać tych warsztatów. Mam nadzieję, że będzie mogła kiedyś także pomyśleć o pracy w telewizji.